Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Aleksander Dączenko kontra Alireza Firuzia. Panowie rozgrywają bardzo silny turniej w Holandii, w Tata Steel. Moi drodzy, przejdźmy od razu do rzeczy. D4 rozpoczął młody Niemiec. D5 odpowiedział y, bardzo młody Irańczyk. C4, E6. Y, no tutaj gambit hetmański nam się szykuje. Skoczek na C3. No i od razu tutaj zostało zagrane goniec na B4. Y, ok, związujemy y, przede wszystkim króla. Można by się zastanowić nad posunięciem Hetman A4, ale to nic niestety nie daje, takiego, że zdobywamy figurę, no to jest oczywiście bardzo, fa bardzo fajnie to wygląda. No ale jest potem skoczek C6 i przechodzimy do takich normalnych wariantów, które istnieją tutaj w gambicie hetmańskim. E, tutaj białe zagrały po prostu skoczkiem na. F3 i ku zaskoczeniu mojemu, um, Alireza wybił pionka na C4. Nie jest to oczywiście zły ruch, to jest ruch teoretyczny jak najbardziej, ale zaskoczony jestem, że wybiera y, taką kontynuację dosyć szybko zbiera piona na c4. Prawda jest też taka, że tego pionka, no, można spokojnie odbić, bez problemu. Jeżeli gramy gambit hetmański, no to trzeba się też z tym liczyć, że czarne chętnie piona wezmą. I teraz tak, tutaj jest związanie właśnie, polega na tym, że nie można na przykład dać szacha hetmanem na a4, jakby nie było gońca oczywiście i wziąć na przykład od razu tego pionka na c4. Tutaj białe zagrywają e3. Inną możliwością jest tak na przykład ostrzejsze zagranie e4, ale to są też inne warianty, inne, inne tutaj domki się ustawia. E3 moi drodzy, B5. No właśnie, tutaj widzimy wykorzystanie cały czas tego związania i pionek podpiera pionka na C4. Przy okazji nie można skoczkiem tego piana wybić w tym momencie. No ale gra się tutaj oczywiście A4, żeby próbować roz, rozwalić tę strukturę pionków. C6 ze strony czarnych. No i koniec na D2. No właśnie, to jest ruch jak najbardziej prawidłowy i potrzebny do tego, żeby próbować teraz mieć, znaczy, żeby mieć okazję zbić na B5 pionka. Tutaj może ktoś by się zastanawiał, dlaczego nie zagramy na przykład A6. Moi drodzy, po A6 spokojnie tutaj odbijamy. I tak naprawdę trzeba odbić na C3. Goniec bije na C3, B, C na B5. I tu się nic nie dzieje. Czarne mają tego piona więcej, ale potem przez B3 można kontynuować rozbicie tej struktury pionków. Ja staram się właśnie nie, nie przestawiać wszystkiego, żeby sobie troszeczkę wyobrazić. I tutaj czarne zagrały A5. Ruch dokładniejszy i teoretycznie lepszy, gdyż po wybiciu, moi drodzy, no tutaj nie można wybić na B5. Bardzo ważna rzecz skoczek wybija i pionka odzyskujemy, a pionek na C4 zostaje słabością, będzie bardzo łatwo go y, odbić y, w późniejszych ruchach. No tutaj trzeba wtrącić posunięcie goniec na C3. Tutaj powiem Wam tak, ja te pozycje rozgrywałem białymi wielokrotnie w internecie, na szczęście nie zdarzyło mi się chyba zagrać w dosyć, dosyć poważnej partii klasycznej, bo bym popełnił błąd. Ja tutaj jest, byłem święcie przekonany, że trzeba wybić pionkiem na C3. Bardzo mi się ten ruch podobał z prostego względu, bo jakbym wybił pionkiem, pionek wybija, gram sobie hetman na B1, i często tutaj ludzie wpadają w pewną taką pułapkę. Oczywiście atakuje pionka. No, można zagrać goniec A6 tego pionka bronić, można też goniec D7, ale ja tak pokażę przykład, o co mi chodzi. Powiedzmy, um jak ten goniec by stał tutaj na B7, oczywiście ja mogę zbić tutaj na B5, ale to nie chodzi mi teraz o to, że tego piona zdobywam, tylko taki fajny motyw, że goniec zbija na C4 w pewnym momencie pionek odbija i odbijam figurę to mi się zawsze podobało, ale jak się okazuje jest to błędne założenie tutaj po prostu te pionki stoją wtedy dobrze, trzeba odbijać gońcem koniecznie, pionek wybija na B5 i moi drodzy B3 gramy, no jest to ruch obowiązkowy. Nie można wybić tutaj na B3, gdyż mamy bicie z szachem. I później Hetman odbija na B3. Pionek więcej, znaczy, pionek więcej jest, byłoby porówno, ale pionek A5 byłby zagrożony, i po prostu białe miałyby lepszą sytuację. Tutaj, goniec B7, jest ruchem bardzo ważnym, żeby. Bronić wieży, tak w partii się oczywiście dzieje. Wybijamy na C4 i jest ruch B4. Zauważcie, że nie można wybić na B4, bo wieża tutaj jest broniona. Więc goniec zagrywa na B2. I mamy teoretyczną pozycję, tak? Grają, grali i pewnie grać będą. Po prostu dalej trzeba zachować, znaczy trzeba dalej rozwijać figury. Skoczek na b F6 i koniec na D3 sprawa naturalna, roszada, moi drodzy, robimy tutaj, chowamy króla. Przede wszystkim i skoczek z B na D7. Właśnie w gambicie hetmańskim często zagrywa się skoczkiem na. D7, nie na C6, bo e, moi drodzy, z C6 ten skoczek miałby mniejsze perspektywy, nie za bardzo widać gdzie ma się przemanewrować i stanąć aktywnie. A z D7 już jakieś tam opcje na B6 i naciski, na, na przykład na C4, się pojawiają. Opcje też zagrania E5 w przyszłości jest, żeby próbować rozbijać centrum. Skoczek zagrał na D2, e, co mnie troszeczkę zdziwiło, aczkolwiek e, arcymistrz tego kalibru, co Dączenko, na pewno wie co robi. Przypuszczam, że. Może chciał próbować grać E4, może F4 z takim planem, potem E4 y, skonstruować centrum, ale Właśnie tutaj Irańczyk jest czujny i zagrywa bardzo dobry ruch, według mnie E5, znaczy też klasyczny, można powiedzieć. Posunięcie, które no raczej zagrać trzeba. Jeżeli tutaj by się białe pokusiły o przepchanie pionka, zauważmy, że też pojawiają się dwa wolne pionki, tu również te pionki dwa wolne istnieją, ale nie jest te pionki tak łatwo doprowadzić. Tutaj po Hetman E7 dobra blokada, jest na D6 na C5, ten skoczek by fajnie na C5 stanął i wydaje mi się, że czarne mają dosyć ciekawą grę, ale zauważmy, że para gońców też ma coś do powiedzenia i można by było próbować na przykład w przyszłości szarpać F4 z takim planem, może E4, F4, w pewnej kolejności na pewno takie ruchy można by było wykonywać, no ale po tym posunięciu E5 tutaj Dączenko zagrał goniec C2. No goniec C2 sobie spokojnie tutaj, e, <laughs> przepraszam najmocniej E, uciekamy e, a moi drodzy jeszcze właśnie zapomniałem jednej rzeczy co by było na przykład jakbyśmy zbili od razu pionka no okazuje się że skoczek po prostu zbija tego pionka i jak będzie wybicie na e5 no to tutaj jest bicie na D3 z bardzo dobrą grą czarnych, nawet za cenę tutaj bicia na F6 i zepsucia struktury, gdyż ten pionek C4 już jest słabością. Te pionki nabierają wigoru do marszu i przemiany na Hetmana. W momencie, gdy goniec zagrał na C2, Hetman zagrał na C7, takie normalne posunięcie. H3, ruch taki powiedzmy. No, asekuracyjny, wyczekujący, leciutko. Zobaczcie, że tu się wszystko broni. No, jakiś tam skoczek G4 nie wchodzi w przyszłości. Widzimy, że opcje takie by się tutaj pojawiały pewnego rodzaju, ale myślę, że niezbyt groźne. Wieża z F na E8, sprawa normalna, pilnujemy mocniej pionka, wieża wchodzi do gry po prostu, goniec zagrywa na B3. Ja tak się zastanawiam, białe tutaj oczywiście niczym póki co nie ryzykują, ale grają sobie dosyć spokojnie, przestawiają sobie te gońce, one tutaj fajnie spoglądają i mają tam w przyszłości opcję pionki na marsz do przodu. No te gońce, też ten goniec bardzo ważny jest, żeby trzymać punkt A4, e, więc widzimy że te pionki niby wolne ale nie spełniają jeszcze bardzo ważnej roli H6 ze strony y, Alirezy, skoczek na F3 no właśnie, skoczek na F3, moi drodzy, i tutaj bardzo fajne zagranie ze strony Irańczyka wieża A6. Bardzo ciekawy ruch, Tu nie chodzi o to, żeby zdwoić tutaj wieżę na A8 i próbować pchać pionka, tylko przede wszystkim mieć tutaj wieżę w asekuracji na szóstej linii. Czasem się przydaje takie posunięcie wieża C6, wieża D6, żeby atakować tutaj, zrobić związanie, czasem może wieża E6. To już takie moje gdybanie intuicyjne, moi drodzy, takie no, myślenie intuicyjne. Zobaczymy jaka reakcja będzie białych i wtedy zobaczymy gdzie wieża może sobie zagrać taki ruch często się przydaje ważna idea warto sobie zapamiętać białe zbiły na e5 skoczkiem no właśnie, e, tutaj odbicie y, trzeba zrobić szybko. Pionek wybił, skoczek D7, żeby atakować i zbić piona. I F4. Białe są zadowolone z pozycji, skoro y, poszły na ten wariant, ale moi drodzy, okazuje się, że to czarne mają przewagę w pozycji, mimo że mają pionka mniej. Y, wyśmienicie mi się podoba pozycja tutaj czarnych ze względu na tego skoczka, on świetnie blokuje pionka. I pomaga swoim pionom, jest w stanie pomagać iść cały czas do przodu, bo to jest główne założenie tutaj na pewno czarnych. Spogląda na gońca Pilnuje bardzo ważnego pola E4 Z gońcem razem no Pole D3 trzeszczy Jakaś wieża D8 zawsze jest stępem Ale też trzeba bardzo uważać na jedną rzecz Te gońce i pionki Jak tutaj zaczną iść do przodu Może się zrobić groźnie Trzeba tego pilnować Ale też pamiętajmy, że jest wieża troszeczkę do pomocy Jak już wspomniałem Goniec na C2 No i tutaj Alireza zagrywa od razu A4 Słuszne posunięcie Bardzo dobry ruch Trzeba grać dosyć dynamicznie F5. Nie ma tutaj nic, tak naprawdę, nie mają tutaj nic białe do stracenia, i należy jechać tutaj pionkami również do góry wprowadzić może Hetmana na G4, i próbować zamatować. No, taki jest plan gorzej z jego wykonaniem. Tutaj. E, przede wszystkim e, można było próbować grać wieża D8 wstępem na Hetmana. No, ale to są takie dosyć e, ruchy, niby proste. Ale co po Hetman, na przykład G4, trzeba by się zastanowić. Trzeba grać dosyć dokładnie. Tam wieża D2, może połaszować później te gońce. W ten sposób myślę, że czarne mogłyby grać, ale trzeba dokładnie, dokładnie liczyć. Trochę się dziwię, że tak czarne nie zagrały, ale ten ruch B3 w partii też jest całkiem ok. Goniec B1 z jednej strony ok, z drugiej e, nie do końca nie wiem czy dobry. E, tak e, nie patrząc na silniki, gdyż e, zobaczcie, że A3 nie można zagrać. Tutaj goniec e, blokuje razem z wieżą. No niezwykle dynamiczna pozycja, trochę tutaj panowie muszą e, się nagłówkować. E, no i teraz e, moi drodzy, e, ruch, który e, no, troszeczkę nie rozumiem wieża zagrała z powrotem na a8, no nie rozumiem tego posunięcia i jest to błąd, gdyż no wieża już nie asekuruje szóstki, można by było na przykład no tak prosto zagrać wieża a8 i próbować teraz mimo wszystko grać pionkiem na a3 no ale wieża zagrała tutaj, dziwne posunięcie, dziwna decyzja i Dączenko to bardzo szybko wykorzystuje zagrywając e6, bardzo dobry ruch, bardzo potrzebny, moi drodzy o co chodzi w tym posunięciu przecież oddajemy pionka, otóż jeżeli będzie wybicie na E6 gramy F6 i są bardzo konkretne groźby. Te gońce to już nabrały bardzo dużego wigoru, grozi Hetman G4 z opcjami nawet matowymi czasem. I grozi przede wszystkim ruch F7. Bardzo, bardzo groźnie to wygląda mogłoby nastąpić na przykład wieża F8, Hetman G4 wieża F7 i na przykład goniec G6, no z opcją po prostu wybicia, zdobycia jakości i kontynuowania dalej przewagi materialnej, zobaczcie, że te piony są cały czas tu przytrzymane, więc jest dobrze, no tutaj pozycja białych byłaby już wygrana, no ale po E6 oczywiście czarny nie, nie może zareagować w taki sposób tylko reaguje Atakiem. Słusznie. Goniec patrzy na G2, Hetman również na G2. Z chcemy dać mata. Prosta sprawa. No i tutaj, moi drodzy, Donczenko niestety również się myli. Już tłumaczę, na czym ta pomyłka polega. Zagrywa go Hetmanem na E2. Przepraszam najmocniej. Zagrywa Hetmanem na E2. Wróć. Pomyliłem. Wieża F2 zagrywa. Dlaczego wieża F2 jest ruchem słabym, a Hetman E2 jest ruchem lepszym? Otóż, gdy zagramy Hetmanem, Hetman broni piona i ta wieża ma swobodę gry na linii F i próbę na przykład zagrania F6, na przykład zagrania na F4, na przykład zagrania na G4. Z kolei, jak zagramy wieżą F2, to wieża jest przyklejona do pionka G2 i ona nie ma możliwości pójścia dalej i zagrania jakiegoś takiego lepszego posunięcia, żeby na przykład odpędzić Hetmana i zagrania w taki sposób, żeby atakować tego króla. No właśnie, po tym ruchu zostaje zagrane f6, chociaż okazuje się, że bicie teraz tutaj było bardzo dobre. Właśnie to pokazuje przywiązanie wieży do pionka i na przykład f6 i tutaj czarne spokojnie mogłoby wybić do końca. Zauważcie, wieża nie może zbić i tutaj spróbować dać szacha na g6. Więc na przykład hetman zagrywa na h5 z atakiem, ale ten atak nie jest groźny, bo gramy po prostu hetman g5. Wybicie, wybicie, na przykład teraz wieża F6, ale zauważcie, że nie ma już hetmanów, więc czarne po prostu yy, nie są zagrożone, tak jak byłoby to z hetmanami i goniec na przykład na E4. Ta pozycja, moi drodzy, jest wygrana dla czarnych totalnie, totalnie wygrana strategicznie dla czarnych. Byłaby, ale tak nie poszło, powierza F2, yy, tutaj no... Czarne zagrały F6, troszeczkę niefortunne, chyba posunięcie, ale też zrozumiałe. Tak, patrząc logicznie, no to czarne blokują po prostu te gońce i myślę, że pod uwagę taki ruch trzeba zawsze brać. Goniec zagrał na D4, skoczek na E4 aktywnie, no i tutaj goniec po prostu nie wytrzymał presji wybił skoczka. No, skoczek dosyć dobrze stał na E4, i wieża zagrała na A3 z blokadą. Wieża z NAC8, napionka C5, prosty ruch, król H7. Zawsze taki ruch się przyda w razie czego. Też ruch może powiedzmy wyczekujący. Tutaj czarne mają dobrą pozycję, ciutkę lepszą, mimo wszystko, bo goniec jest bardziej aktywny. Jest nacisk na G2, aczkolwiek mata nie ma. Nie wiadomo teraz też czarnymi, jak mocniej zaatakować tego króla. Nie widać po prostu opcji, no ale czarne po prostu niczym tutaj nie ryzykują, mimo że te pionki tu są wolne. Tu są też wolne dla czarnych piony. No, zobaczmy, jak poszło dalej. Hetman D2 ze strony białych. No i moi drodzy, właśnie. Tutaj niełatwo o błąd w, w tym momencie. Białe popisują się teraz naprawdę dobrym ruchem. Chociaż, przepraszam, czarne. Wieża mogłaby na przykład zagrać na D8 ze związaniem na Hetmana, próbować coś w tym stylu robić. Może wieża D5, może potem wieża F5, dobrać się do piona F5. Tak bym to sobie kalkulował mniej więcej. Goniec zawsze fajnie może wrócić na C6, właśnie bronić pionka A4, ustawić wieżę w ten sposób i próbować, może w którymś momencie zbić gońca. No, bardzo ciekawe tutaj opcje są dla czarnych, ale czarne zagrały ruch B2. Okazuje się, że to posunięcie no, wygląda fajnie i są oczywiście dwie opcje. Jedna lepsza, druga gorsza. Goniec B2 jest lepszą wersją. W partii, niestety, nastąpiło Hetman B2. Za chwilę do tego ruchu wrócimy. Moi drodzy, należało zbić przede wszystkim gońcem. Tutaj powstaje dosyć forsowny wariant, i tak naprawdę białe są w stanie tę pozycję zremisować bardzo szybko. Wieża na C5, pionka by zbiła i Hetman B4 z prostym atakiem. W ten sposób tutaj mogą zagrać na przykład czarne, bijąc na F5. Hetman na 4 zauważcie, związanie bardzo paskudne, ale bijemy na F2. No, Król H2. Mamy jakość więcej u czarnych w tym momencie. Wieża B8 na przykład można by było zagrać, E7 do promocji Hetmana lecimy i wieża E8. No trzeba bronić, oczywiście to jest odciągnięcie figury od ataku na B2. Po tym posunięciu tak naprawdę no, ciężko odejść gońcem, gdyż potem na przykład gramy g6 i jakoś więcej zostaje, więc trzeba dosyć aktywnie pograć sobie wieża a4. I tutaj czarne raczej musiałyby zbić na e7, ta presja tego pionka byłaby bardzo duża. Hetman na e7, hetman b2 moi drodzy. Znowu związanie się szykuje, ale szybciutko wymieniamy tutaj z szachem. Oczywiście ta pozycja jest remisowa, tak mogłoby nastąpić teoretycznie, oczywiście to sobie spekuluje, co by było gdyby. No właśnie, ale w tej pozycji hetman zbił na b2 jest to ruch przegrywający, moi drodzy. Szukamy opcji, żeby tę pozycję próbować wygrywać czarnymi. Oczywiście tu jeszcze trzeba zrobić trochę ruchów, ale e, szukamy tej opcji. Pierwszy ruch to wieża b8 Wolna linia. Celem tego oddania tego pionka było zrobienie właśnie wolnej linii. Hetman na a2 poszło w partii i wieża dała szacha. Oczywiście goniec fajnie. Tutaj współpracuje z wieżą. Wieża f1 i wieża scena b8. Czarne wszystko tutaj stawiają na jedną kartę. Chociaż mówię w ten sposób, bo pionki są dosyć szybko zaawansowane, są zaawansowane, ale one jeszcze nie idą do przodu, gdyż akcja tu się dzieje na króla. Hetman zagrał na F2, wieża zbiła na F1, król zbił na F1, moi drodzy. No i tutaj czarne po prostu zaczynają i wygrywają tę pozycję. Jest to, jest to ruch wieża B1, szach. Widzimy, że y, król zagrywa na E2 w tym momencie i trzeba znaleźć dobre posunięcie, jedyne, które daje możliwość wygrywania. Nie są to żadne oczywiście bicia, moi drodzy na G2. Hetman idzie na B8 i tutaj ten król ma problem. Król został wywołany do tablicy i będzie mu bardzo ciężko się obronić. Hetman F4. Zawsze jakieś tu opcje może ucieczki powstają, niestety. Nic z tych rzeczy w tym momencie. Hetman B5. E, no na F2 nie można, bo zawsze tutaj jest wieża F1 w razie czego. Król D2. Hetman dał szacha. Koniec na C3, moi drodzy. Zbijamy po prostu wieżę. Chodziło właśnie głównie o tą wieżę. Tutaj jest bicie na E4. Hetman C1, król D3, hetman F1. E, tu jeszcze chyba został zagrany ruch na D4 królem, ale białe się w tym momencie poddały. E, no prosta sprawa, jak wygrywać dalej. Wieża D1, nie ma innego wyjścia. Koniec D2, bijemy. Król C3, hetman C1. No, tak naprawdę koniec gry nie ma co patrzeć tutaj dalej. E, nie wiem, król B4 można zagrać, oczywiście, wieża B2, headman, e, król A5, Hetman C5, moi drodzy. No i król powiedzmy bije na A4. Dajemy mata na A7. No to już tam tematy, wieża więcej, cały czas szachujemy. Na pewno partia wygrana. Dzięki serdeczne. Za uwagę, myślę, że partia dosyć ciekawa, dosyć ciekawa w taktykę, warto sobie spokojnie y, analizować i zobaczyć, co by było, gdyby. Pozdrawiam serdecznie, cześć.